Wkrótce po przyjęciu Konstytucji 3 maja rozpoczęła się szeroka akcja popularyzująca nowy dokument. Bardzo aktywna publicystyka tej doby komentowała jej przepisy. Szybko pojawiły się tłumaczenia m.in. na język francuski, niemiecki i angielski i kolportowano ją za granicą. Informacje o nowym dokumencie trafiły na łamy gazet europejskich i amerykańskich. W pierwszą rocznicę uchwalenia, 3 maja 1792 roku, zorganizowano uroczystości jubileuszowe. To wówczas na skraju warszawskich Łazienek wmurowano kamień węgielny pod świątynię Opatrzności Bożej. Do dziś w zbiorach Muzeum Warszawy jest przechowywana kielnia, którą król i pozostali dostojnicy wykorzystywali w trakcie tego uroczystego aktu. Budowla miała stanowić wotum polskiego narodu za powstanie dokumentu o wyjątkowym znaczeniu. Niestety, 15 dni później rosyjski poseł w Warszawie zawiadomił o wkroczeniu wojsk Carycy Katarzyny II na terytorium Rzeczypospolitej. Realizację zamierzenia przerwał upadek państwa.